Dumastolicy.pl, z nami obrońca warszawskiej Polonii Filip Balcewicz. Witamy Filipie. Dzień dobry, miło mi bardzo. Po zeszłotygodniowej wygranej z Rezerwami Śląska Wrocław, no niestety tym razem musimy doznać bolesnej goryczy porażki w starciu ze Zniczem Pruszków, rozgrywanego w bardzo ciężkich warunkach pogodowych. A jak ty na gorąco podsumowałbyś przebieg tego spotkania? No na pewno było to trudne spotkanie, warunki też nie pomagały. Obydwa zespoły stawiały duży opór, obydwa zespoły też bardzo mocno walczyły. Bardzo szkoda tych 3 punktów straconych, no ale jeszcze zostało dużo meczy, więc mamy szansę to nadrobić. No z perspektywy trybuny prasowej, do pierwsze 30 minut wyglądało bardzo obiecująco w waszym wykonaniu, w przeciwieństwie do 2 pierwszych meczów tej rundy, gdzie no ciężko było o dobrą płynność, o dobre wejście w mecz. Co według ciebie wydarzyło się przez ostatni jakby ten kwadrans pierwszej połowy i w drugiej, że coś się zacięło w tych waszych poczynaniach? Znaczy myślę, że no, w każdym meczu są i lepsze i gorsze momenty, więc nie ma tutaj też co tym jeszcze bardzo zastanawiać się. Ważne, żebyśmy mieli tych więcej dobrych momentów i w przyszłym meczu w końcu wygrali. To twój drugi oficjalny mecz w barwach czarnych koszul. Jak czułeś się dzisiaj na murawie? Na pewno bardzo szczęśliwy, że kolejne minuty w moim wykonaniu. Szkoda tylko, że tak jak mówię, nie było tych 3 punktów, no ale są kolejne mecze, więc trzeba zasuwać. No cóż, zatem z naszej perspektywy życzymy przełamania za tydzień z Rezerwami Lecha Poznań. Tak, tak, oczywiście, więc dziękujemy bardzo i zapraszam na mecz i dobry. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki bardzo. Dzięki.